Znalazła Pani Jezusa? Albo ilu ich Pani znalazła w tym kierunku? Dobrze. To może zaczniemy. Nie, jest włączony. Bla, bla, bla. Teraz. Dobra. To zatrzymajmy. Może wróćmy do początku w takim razie. Bardziej projekt artystyczny. Właśnie chciałam zapytać o jakąś kwestię też badawczą, ale. Czy no, taki też właściwie artystyczno-badawczy, tak jak właściwie zazwyczaj robię. Mam jakiś temat, albo coś mi przychodzi do głowy i potem zaczynam podążać za tym tematem. I jak właśnie wyglądało to podążanie za tematem? Czy łatwo było odnajdywać tych Jezusów? Tego Jezusa? Nie wiem. W liczbie mówić o tych postaciach. A czy rozmówców? Mhm. Tak. Czy było łatwo? To znaczy na początku było trudno, bo byłam skoncentrowana tylko i wyłącznie na po prostu na wyglądzie, na jakichś tam zewnętrznych podobieństwach i stylizacjach, czyli na tym, czego właściwie oczekiwałam. Oczekiwałam takiego właśnie taką postać z świętych obrazków, z tego mojego zaplecza kulturowego, czyli nie wiem, europejskiego, nie wiem, chrześcijańskiego. No i jakby zaczynałam od tych formatów, które mam jakby wstemplowane w głowie, a potem te formaty zaczęły się trochę rozmywać, nie wiem, wzbogacać. Te kręgi zaczęły się rozszerzać, no i zaczęło mnie wciągać. Jakie cechy wspólne można byłoby znaleźć u tych osób? Kim musi być ten Jezus? Jakie powinien mieć cechy, jaką osobowością? To znaczy, kim musi być Jezus, to tak naprawdę nie wiem. No bo w końcu nie wiem, kim on tak naprawdę jest i... Czy to jest w ogóle Jezus, czy to jest Jehoszua, czy to jest Jeszua, czy to jest Jeszu, czy to jest Mesjach, czy to jest Mesjasz, nie wiem. Kim ma być? No te postacie, jakie miały cechy, te pani bohaterowie. No to wszyscy widzą. Jakby, no nie wiem, no poszukują, czy tam widzą, czy znaleźli go, czy są. Według znaczy widać, że ci ludzie jakiś tam research przeprowadzili swój własny, na własną rękę. No i charakteryzuje ich chyba to, że uciekają od takiej zinstytucjonalizowanej wersji. No i dzięki temu są ciekawi, bo jakby są indywidualnościami i w sposób indywidualny, nie wiem, podchodzą do tego tematu. No i tyle, i przez to są ciekawi. W filmie wszyscy są zawarci? Z tych, których nie, nie wszyscy. Jest ich o wiele, wiele więcej. Tu się musiałam ograniczyć do konkretnego formatu, właśnie filmu dokumentalnego, mimo że założeniem na początku wcale nie był film dokumentalny, tylko projekt artystyczny, czyli po prostu taki wolny, znaczy bez jakichś ograniczeń formatowych i tak dalej, no a nie wiem, a w trakcie po prostu stwierdziłam, że potrzebuję więcej funduszy, żeby nadal tam jeździć z ekipą i rozmawiać, no więc stwierdziłam, że po prostu się zgłoszę do PiS-u, no żeby mi po prostu dali pieniądze na film dokumentalny. I dali bez problemu, w sensie, mówię kolokwialnie, w sensie, czy mieli jakieś wątpliwości, jak przedstawiła Pani to ten znaczy, projekt? To znaczy, nie wiem, jak to było. Tak, już wystarczyło im. Nie wiem, jak to tam, nie wiem, wewnętrznie wyglądało, ale przedstawiłam sporo materiału, który już
uzbierałam i na podstawie tego materiału, nie wiem, eksperci po prostu stwierdzili, że mi przyznają jakąś tam pulę pieniędzy, no i mogłam dalej robić. No tak, publiczność zaczęła aktywizm, możemy zadać to jedno z pierwszych pytań, o ile już jest. I też na końcu pojawia się link do tej strony, można śledzić, co się będzie działo dalej, więc jakie są losy tego projektu, co będzie dalej, czego się spodziewać, czego pani szuka, na co my będziemy czekać, no tak, co to będzie. To znaczy zdjęcia na pewno już się skończyły, przynajmniej do tego projektu, co mi to wniosło osobiście, no chęć powrotu tam. I spotkania się ponownie z ludźmi, z którymi właściwie już teraz jestem w kontakcie. No i a tak, jest to część projektu badawczego większego. No, znaczy zaczęłam w ogóle montować projekt artystyczny na początku, tak zwaną roboczą wersję muzealną, która jest mniej więcej na etapie 1/3 i do której wejdzie dużo więcej osób niż weszło do tego formatu. I oprócz tego jeszcze chcę, tylko do tego potrzebuję pieniędzy, stworzyć taką bibliotekę, znaczy bibliotekę może nie, ale bibliotekę właściwie tych postaci i idei, i tych różnych idei, z jakimi się tam właśnie, nie wiem, zetknęła i potem je jakby, jeszcze nie wiem dokładnie w jaki sposób, czy w internecie, czy jakby w obiegu artystycznym, czy tam muzealnym, jakoś udostępnić to publiczności. Czyli w zasadzie praca taka nad tym będzie, ja ją będę kontynuowała, ale też już zacznę inne rzeczy robić w międzyczasie. Ja nie wiem, wydaje mi się, że ten film jest wielowarstwowy i właściwie mogę powiedzieć, że jest o mnie. Mogę też i powiedzieć, że jest o innych. Mogę też i powiedzieć, że jest o poszukiwaniu moim, że jest na przykład o poszukiwaniu przefiltrowanym przeze mnie, no bo trudno, żebym filtrowała na przykład przez pana i nie wiem. Także dla mnie ten, ja w nim widzę bardzo dużo, nie wiem, płaszczyzn, etapów i wątków. No ale oczywiście no, zgadzam się z tym, że widzowie przychodzą z pewnym nastawieniem, oczekiwaniem i formatem w głowie i na przykład oczekują czegoś innego, no ale ja nie jestem jakby w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom, więc ja po prostu robię tak przez siebie, a potem co widzowie z tego wyniosą, no to ja już na to nie mam wpływu. To znaczy na pewno się nie chciałam stworzyć żadnego filmu mówiącego o syndromie jerozolimskim, bo jeżeli ktoś się chce czegoś dowiedzieć, to może sobie przeczytać to w internecie. Ja raczej wolałam rozmawiać z ludźmi i w sposób jak najbardziej odpowiedzialny, jakby szkicować ich sylwetki, no bo oczywiście nie pokażę tutaj całego materiału, bo państwo by prawdopodobnie wcale go nie chcieli oglądać. Po prostu robię coś takiego, żeby, że tak powiem, uprzystępnić
coś, przez co, nie wiem, tkwiłam przez 6 lat i co mi się wydaje, że warto. A jaki to ma format, czy bardziej kreacyjny, czy mniej kreacyjny, czy bardziej artystyczny, czy mniej artystyczny, czy to jest kozyra, czy to jest, nie wiem, coś innego, czy to przypomina to i tamto, to jest sprawą kompletnie dla mnie nieistotną. No w ogóle nie słychać. Jest to miejsce niezwykle energetyczne. Czy tę energetyczność odczuła sensualnie także na sobie? Nie. Ja tą energetyczność jakby odczuwam i chłonę poprzez te postacie, z którymi się tam spotykam i z którymi rozmawiam. A jeśli chodzi o samą Jerozolimę, to tam jest, nie wiem, za dużo odgłosów, za dużo oddźwięków, za dużo zapachów, za dużo turystów przede wszystkim. I Jerozolima stała się mi bliska i w ogóle Izrael właśnie poprzez tych rozmówców. Chciałabym spytać, a kartony jeszcze pani ma w mieszkaniu? No niestety zgubiłam karton. Czy poszukiwania się w takim razie też symbolicznie zakończyły? Ja tego nigdy nie wiadomo. Mhm. Czy jest pytanie? Sen? Może ja jeszcze, jeśli mogę. Rozumiem, że Jerozolima... Mikrofon? Chodzimy w komendę jednak z mikrofonem. To jeszcze raz. Jerozolima jest jakby oczywistym miejscem, gdzie taki projekt rzeczywiście... No może powstać i powstał, tak? Czyli chyba takim miejscem, gdzie nawet, no nie byłam nigdy, ale gdzie takie pytanie można zadać, ono się jakby nie spotyka z jakimś zdziwieniem. Czy wyobraża sobie pani taki projekt w innym mieście, na przykład w Gdyni, albo w Warszawie, albo w Moskwie, albo w Tokio? No taki nie, ale na pewno wiele coś innych. Ale ten tytuł. Ten tytuł, bo tam to tak jest dla mnie jakby oczywiste, że jeżeli zada się takie pytanie jednej, drugiej, trzeciej osobie, którą pani troszkę tam bliżej gdzieś namierzyła, czy ktoś ją wskazał, to ta rozmowa jest taka z jednej strony bardzo ciekawa i bardzo inspirująca, nawet, nawet tak jak ja to słyszałam, że ja bym chciała porozmawiać od razu z kimś takim. Ale czy te osoby są silnie właśnie związane z tym miejscem? Czy gdzieś znalazłyby się tak ciekawe osoby w innej przestrzeni? Czy to jest jednak nierozłączne? Myślę, że znalazłyby się, tylko że ja akurat się ograniczyłam. Rozumiem. Dziękuję. Poczekam jeszcze na mikrofon. No nie wiem, no dla mnie to akurat, ja w nich właściwie, nie wiem, w ogóle nie widzę żadnego szaleństwa przede wszystkim. Oni są czymś tam zajęci. No i wiadomo, że jak ktoś czymś się zajmuje, no to tak bardzo w tym tkwi, że go właściwie przestaje interesować, czy odbierany jest jako szaleniec, czy jako, nie wiem, czy jako ktoś. Wszystko mu jest jedno. Zresztą ja jak robię projekt, to też mi jest wszystko jedno. W pewnym momencie już cała ta inna, cała ta reszta wokół mnie, czy jak jestem odbierana i tak dalej. No nie wiem, ja ich w każdym razie szybko przestałam uważać za szaleńców,
A tę drugą część pytania, czy spotkałam kogoś, kto w sposób zupełnie normalny twierdzi, że jestem Jezusem i koniec? Dla mnie oni są wszyscy bardzo logiczni i zintegrowani. Dla mnie każdy z nich ma jakąś tam swoją właśnie logiczną, jakiś taki, nie wiem, no właśnie format i według i w tym formacie każdy z nich dla mnie jest przekonywujący, logiczny i właściwie nie mam im zbyt wiele do zarzucenia, jeśli chodzi o jakieś nielogizmy i tak dalej. Znaczy, że to jest ich hobby, że ich życie to jest gdzie indziej, a tutaj na zasadzie... Nie wiem, czy tam, tak? Uspokoić? Tak, że mają jakąś pracę. Aha. Nie, chyba nie mają właśnie pracy. Po to im praca. No właśnie. Żyją po swojemu. Oni właśnie żyją po swojemu i pewnie dla nich to, nie wiem, to pani jest szalona na przykład, bo na pewno ma pani pracę i jest pani tak właśnie sformatowana, przepraszam, że tak mówię, ale to dotyczy wszystkich, mnie też. No i to jest właśnie, ta ich normalność polega na tym, że po prostu kompletnie jakby nie akceptują tej naszej, znaczy siebie w naszej roli by nie byli w stanie zupełnie zaakceptować, znaczy w tej dla nich nienormalności, temu trwonieniu czasu. Każdy mnie przekonał. Do jakiegoś tam stopnia, no ale ja już w zasadzie przestałam właściwie... No nie wiem, no tak to moje wyobrażenia się już, że tak powiem, zmieniły i tak się jakby oczyściłam z tych pierwotnych założeń, że stałam się w zasadzie otwarta na każdego, który był interesujący i jakby niepowtarzalny, znaczy nie powtarzał jakichś tam, no, się nie innych nie powtarzał. Tak. To ciekawi ludzie. Poznała pani historię ich życia? Poznałam, bo oni... Początku, oprócz wszystko tego tutaj, co widzieliśmy dzisiaj, czyli tego werbalizowania swoich myśli na temat Boga, kim są, czy właśnie wcześniejsze życie, jak do tego doprowadzić, co jest wynikiem tego wcześniejszego ich życia, może to dzisiejszy, ten dzisiejszy obraz. Natomiast właśnie, czy wcześniej opowiadali, jak to wyglądało, jak wyglądało życie, jak doszli do tego, że odkryli. No nie wszyscy. Nie wszyscy o tym opowiadali, o niektórych widziałam od innych ludzi, bo tam są też i historie rzeczywiście dramatyczne czasami. Spotkałam na przykład człowieka, który był w tych jednostkach specjalnych, gdzieś bardzo wysoko postawiony. I że jego zadaniem było właśnie wchodzenie ze swoją jednostką do domów arabskich i po prostu wyrzynanie wszystkich równo jak leci, co jest oczywiście kompletnie wbrew wierze i wbrew temu, co... Znaczy, no, Żyd nie może wejść do domu swojego wroga, tak, podczas gdy on śpi, i go na przykład wyróżnać. No i ci ludzie, znaczy, no po prostu, no są różne jakby te backgroundy. No i ten... No ale po prostu ludzkie jakby, ludzka wytrzymałość ma jakieś tam swoje granice i w pewnym momencie, no nie wiem, no coś tam pęka i... Znaczy, no nie można wszystkiego jakby... zniweczyć po prostu i zniwelować wszystkiego
z czym się, czym na przykład jesteśmy, nie wiem, atakowani, bombardowani, co nas spotyka i tak dalej. No i niektórzy są bardziej, nie wiem, czy wrażliwi to jest dobre słowo, no ale no niektórzy po prostu prawdopodobnie tak reagują, nie wiem, na tą rzeczywistość, że szukają po prostu jakiejś ucieczki i znajdują sobie na przykład taki wentyl, no. Ale no nie wiem, no są różne, znaczy są naprawdę różne historie. Znaczy tych historii było tak dużo i niektóre były naprawdę tak dramatyczne, że no nie wiem, no mogłabym zacząć teraz opowiadać o ludziach, którzy nie weszli z jakiegoś tam względu do tego filmu, ale wejdą do wersji muzealnej, czy tam pojawią się w tym archiwum. I no różne są koleje życia, ale nasze też są różne, też nam się różne rzeczy przytrafiały, tylko być może jakoś lepiej sobie z nimi poradziliśmy, tak? Albo być może nie było aż tak drastyczne. Wiesz, tak ciekawy jeden wątek związany z tą konfrontacją Jezusów. Tam pojawiła się ta scena, nie wiem, czy to zrozumiałam, ale że mamy dwie osoby, które ze sobą rozmawiają i obie czują się... tymi, którzy są świadkami Boga. Chodzi mi o Nikolasa i... A, i tego Moszę, tak? Oni na się kontrolują. Czy to często zdarzało się, żeby ich skonfrontować? I jak oni na siebie reagują wzajemnie? Czy nie wiem, czy jest jakaś rywalizacja, czy... Rywalizacji to nie ma, tylko wiadomo, że każdy jakby wierzy w swoje odkrycia, tak? I ma jakby ten swój już system jakoś podąża już za jakimś tam własnym, logicznym, tym nie wiem czym. I no i wiadomo, że być może rzeczywiście jedna osoba ma rację, a druga nie ma, albo ma, ale nie do tego stopnia, albo nie dotarła jeszcze do jakiegoś tam źródła, bo ci ludzie naprawdę są niesamowici w cytowaniu tych wszystkich akapitów, nie wiem, rozdziałów, nie wiem, tych, no, jak one się nazywają, jak? Wersetów, po prostu no z pamięci i mogą się tak przerzucać i tylko... nie wiem, kłócić się o to, która wersja jest bliższa jakby tego początku, która jest dalsza, co kiedy zostało przekręcone i tak dalej. To, co mi się u nich podoba, to jest to, że starają się jakoś tam odrzucić to wszystko, co ludzkie, takie stuprocentowo ludzkie właściwie, te nakazy, przekazy, całą tą instytucjonalizację. I starają się jakby na własną rękę jakoś tam dotrzeć do źródeł, no, jakichś tam, no do źródeł. I to mi się w nich podoba. To też było takie przyjmujące. To są właściwie researcherzy, moim zdaniem. To było takie przyjmujące, kiedy jeden drugiego poprawiał, ale ten jakby nie wychodził z roli tego podniecenia i jakby nie obrażał się w tym momencie na to, że ten... To znaczy, on nie tyle się nie obrażał, co go spotkało to, co spotyka wszystkich ludzi, którzy chcą właściwie przekazać to, co zostało opowiedziane, albo czym zostali olśnieni i tak dalej, i tak dalej. Czyli nawet ten Moshe, który też przeżył coś takiego, w tym momencie nie pozwala mu tego powiedzieć. I ja nie wiem, czy on to robi, nie wiem, specjalnie, dlaczego on się tak przyczepia do tych liter i sposobu wymowy. Nie wiem dlaczego. To tak ma. Czy ja to odebrałam w taki sposób, że właśnie on go jakby dyskredytuje jako medium? No albo pcha się na pierwszy plan, tak? Jako no. Jest jeszcze pytanie? Nie wiem, być może, to znaczy ja tak mówię, ale tak sobie to potrafię wytłumaczyć, no bo ludzie zawsze sobie muszą wszystko tłumaczyć, żeby jakoś się oswoić. A przedmówczyni stwierdziła, że czy odnalazłaby pani podobne sytuacje na przykład w innym miejscu? Tutaj u nas, na krakowskim przedmieściu, nie dałoby się odnaleźć w pewnym okresie podobnych osób? Pewnie by się udało, tylko że...
Tak, ale właściwie tak jak mówiłam, mnie... Czy PiS wtedy by to puścił, czy nie puścił? Nie wiem, bo ja najpierw musiałabym się właściwie po co. Ale po co? Ale czytelne co? Bo ja nie wiem właściwie cały czas. Nigdy nie wiem, czy ja zawsze rozumiem. Bo określiła to się pani jako pewną normalność, którą pani akceptuje, rozumie, tak? Czy ona się zmiany, ale jednak no chyba. No bo jeżeli ja słyszę tutaj jakieś opinie, że są na granicy jakiegoś wariactwa i tak dalej, tak? No to ja oczywiście od razu neguję i twierdzę, że w zasadzie nie, że właściwie dlaczego na przykład pani nie jest wariatem, bo chce jakichś ludzi z krakowskiego podmieścia wsadzić do tego filmu. Czy mi nie jest wariatką? Można wszystko tak naprawdę, tylko trzeba dokonywać wyborów, selekcjonować. Kontynuując wątek polski, znalazł się jakiś rodak wśród... Nie, rodaków właśnie nie było. Chociaż było bardzo dużo wycieczek, to prawda. Ale tak, żebym się natknęła na... No właśnie, te wycieczki to zawsze były jakieś takie grupowe i stadne jakby pojawienia się. Konwencjonalnie dochodzili do Jerozolimy. Nie wiem, czy konwencjonalnie, czy nie, ale wiem, że stadnie i zawsze grupowo i zawsze z jakąś wycieczką. Właściwie nie spotkałam dużo takich indywidualnych osób. Aha. Jeszcze szansa. Jednak jest ostatni teraz. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo fajnie i na miękko właśnie tak po kobiecemu wkręciła pani i sprowokowała. To jest otwarte dzieło sztuki, które ma raczej uwieloznacznić niż ujednoznacznić i chyba się to pani udało. No tobie cenię. Cokolwiek by to miało znaczyć, nie? A jaki komentarz? No właśnie. To ja kontynuując ten wątek, chciałam jeszcze panią zapytać, idąc w kierunku tego researchu, bo pojawiły się tylko dwie kobiety. Czy dalej w projekcie będzie ich więcej, bo to jest taka wielka dysproporcja. To znaczy tak, pojawiły się trzy w tym filmie, bo jest Justyna i te dwie dziewczyny, które się tam trochę niby kłócą, ale tak naprawdę się wcale nie kłócą. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o kobiety, to spotkałam ich mniej, o wiele mniej i też się zastanawiałam właściwie dlaczego. Prawdopodobnie chodzi o to, że jednak dla kobiety życie na ulicy jest większym wyzwaniem niż dla faceta, chociażby ze względów takich, no nie wiem, chyba biologicznych też i są słabsze tak naprawdę, ale rzeczywiście te, które żyły na ulicy, to rzeczywiście są zdeterminowane na maksa i moim zdaniem to te kobiety, o których słyszałam, a których już nie spotkałam, bo już nie żyły na przykład, były dwie takie, którymi myślałam, że skończę jakoś ten film. Znaczy, będąc nieobecne, kończyłyby ten film, no ale z jakichś tam względów nie dało się ich wprowadzić akurat do tego filmu, no to rzeczywiście jakby, no nie wiem, dla mnie były chyba, są w dalszym ciągu teraz, bo nie spotkałam nikogo mocniejszego, właściwie takimi kompletnie już bezkompromisowymi osobami. Jedna to taka Jessie, żona osoby, która miała być w filmie i miała o niej opowiedzieć, która z dwoma małymi dziećmi, córkami żyła na ulicy, bo podążała ze swoim facetem, który to była Brytyjka, która no i on właśnie jakby naśladował sposób życia Jezusa, nie myśląc właśnie czy żyjąc tylko chwilą obecną. No i tak przywędrowali jako rodzina do Izraela. Ten facet zmarł w końcu i ona została sama z tymi dwoma córkami. I nadal po prostu tak właściwie włóczyła się i żyła z nimi no, na ulicy. Jak była głodna, to nie wiem, to sobie coś wyżebrała albo znalazła, dała dzieciom. Jak była
Znaczy tak po prostu, jak jej mąż Udi, który już teraz też nie żyje, to tłumaczył, że no rzeczywiście tylko chwilą obecną. Przede wszystkim była też osobą niesamowicie wykształconą i sama te swoje córki uczyła. I w momencie, gdy one już tam jakby osiągnęły jakiś tam ten pułap, to codziennie chodziły do biblioteki, czyli w tym sensie jednak myślała o przyszłości tych dzieci swoich. No i tam się uczyły i że tak powiem, w tych bibliotekach odbierały edukację. Jedna jest w tej chwili, już skończyła studia, druga popełniła samobójstwo. Jessie nie żyje. Znaczy ten Udi się jakby tak to nazwał, zaciekawiła go ta kobieta z tymi dwoma dzieciakami, jakoś tam, nie wiem, się poznali, zaczął ją dokarmiać, bo miał wtedy jakąś budę z żarciem. Tak go ta Jessie jakby zaciekawiła, że sam zaczął się interesować, stał się Żydem mesjańskim, zaczął się z nią włóczyć po Jerozolimie i z tymi dzieciakami. Urodziło się kolejne dziecko, no więc jakby się udomowiła, dała się udomowić na moment, ale ledwo właściwie odchowała, to uciekła znowu, zaczęła się włóczyć, czasami wracała. Miała takie, wpadała w szał, jak widziała zapasy w lodówce. No i co? No i ten Udi po prostu tylko cierpliwie na nią czekał i rzeczywiście czasami wracała. Ostatnim razem, jak wróciła, no to była już poważnie chora, no i tam dwa miesiące później zmarła na raka. Teraz Udi też zmarł. A inna, Zoe, to znowu postanowiła żyć na pustyni. Skontaktowała się z Beduinami, żeby jej znaleźli jaskinię. No i właśnie w tej jaskini ona zamieszkała, spaliła wszystkie swoje papiery w ogóle, całą swoją tożsamość, wszystko wymazała. No i jakby tam tymi miesiącami właściwie siedziała, modliła się i tak dalej, i tak dalej. My żeśmy się o niej dowiedzieli od człowieka, który widział właśnie taką kobietę na pustyni i on nam narysował taką mapkę. I według tej odręcznie narysowanej mapki polecieliśmy szukać jej i rzeczywiście jakimś cudem żeśmy ją znaleźli, tą jaskinię, ale bez Zoe. No i potem były jakieś długie, jakieś różne bardzo dziwne rzeczy się działy. No w każdym razie na końcu się okazało, że 3 tygodnie przed tym, zanim żeśmy dotarli tam do niej, no to poszła pościć nad jakieś tam źródełko i no i zniknęła. Ci Beduini, którzy jej tam dostarczali ten chleb, wodę i tak dalej co 2 dni, zaczęli się martwić, niepokoić i tak dalej. W jakiś sposób tam nas dorwali, zaczęliśmy wszyscy szukać. No w każdym razie potem się okazało, że utonęła w tej powodzi błyskawicznej. Prawdopodobnie była osłabiona albo coś. Z innych źródeł było, że spadła ze skały, a jeszcze ten Beduin, którego odwiedziliśmy 2 lata temu, stwierdził, że dziwne, że tego ciała przedtem nie znaleźli, że ono wcale nie było na dole nad Morzem Martwym, tylko właśnie gdzieś tam wyżej i tak była do połowy zżarta przez zwierzaki. Ale wie pani, zapytałam o to jeszcze w kontekście takich badań, które teraz są, że tak powiem, w obszarze tłumaczeń w świecie anglojęzycznym prowadzone na temat Starego, Nowego Testamentu i w ogóle wielu tłumaczeń tych starych rzeczy, które by zawsze były robione przez mężczyzn. Mm-hmm. I ponieważ w Wielkiej Brytanii zaczynają robić je kobiety, jakby odkrywa się wiele mistycznych wątków i historii w tych tłumaczeniach, to przyznam, że te kobiety, jak były pokazane u pani, akurat no może tylko 2, były jakby najmniej przygotowane, czy nie wiem, najmniej wnikliwe w różnych swoich jakichś tam drążeniach, wątkach niż mężczyźni, jeżeli w ogóle porównamy to. Być może, ale ja od nikogo, że jakiegoś przygotowania też się nie oczekiwałam. Także nie wiem, no po prostu tak się akurat zdarzyło, ale czy to jest jakaś reguła, albo czy ja dyskryminuję specjalnie, nie wiem, kobiety, bo nie, ich nie zamieszczam tutaj w tym. Chyba nie. Po prostu tak się złożyło. Tak samo nie mam tutaj żadnego maslim, jak się po polsku nazywa? Zubara.
Muzułmanina tak samo tutaj żadnego nie mam, mimo że spotkałam dwóch czy trzech, ale nie mogłam ich akurat w tym formacie, nie dało się ich umieścić. Ostatnia szansa. Pytanie. Wspomniała Pani, tak? Czy jest? To są materiały, które są świetne. Myślę, że są, czemu nie? Mhm. Estetyczne życie, myślę, że tak. Wpisuje się w tę kompozycję. Najbardziej. Ale oni nie uważają, że się skazują na cokolwiek. Ja nawet nie wiem, czy oni nie cierpieliby dużo bardziej, siedząc na przykład na tej sali. Mhm. Oni wcale chyba nie uważają za bardzo, że... Znaczy po prostu są tak pogrążeni w swojej misji, że właściwie nic tylko zazdrościć moim zdaniem, naprawdę. Czy może Pani zdradzić kolejny projekt? Bo wspomniała Pani. Nic a nic, czyli jest projekt X. Nic nie słyszymy. Nie. Projekt X. No dobrze, w takim razie odsyłam Państwa na stronę na śledzenie kolejnych materiałów. Bardzo Pani Katarzyno dziękuję za spotkanie. Zaraz na nagrodę.